Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzecki, Guitar Center TV. Witam Was bardzo serdecznie. Przed nami Rock Sound Cube Sugar, czyli mały, wielki multi-efekt, który możemy wykorzystać na scenie, do nagrywania i do wszelkiej maści działania z instrumentem, który zwie się gitara. Specyfikacja. Efekt zbudowany jest z giętej aluminiowej blachy. Ona jest tak jakby brush, tak jakby przycierana. Ma tutaj sekcję, która opiera się na kilku modułach stompboxów, lecz może działać w wersji live jako właśnie stompboxy pojedyncze, bądź jako presety, które możemy sobie zaprogramować i wtedy mamy cztery niezależne presety. Możemy sobie ustawić na przykład czysty z jakimś ładnym reverbem, crunch, dodatkowo na przykład jakiś mocny rockowy sound plus lejący się ładnie przester do solówek. Z tyłu urządzenie posiada gniazda na 9 V z zasilaczem, który jest dołączony. Posiada gniazdo USB, dzięki niemu możemy łączyć się z naszym komputerem, możemy przez niego puszczać muzykę, jak przez interfejs. Sprawdzałem to, faktycznie to działa, wystarczy wyjść na jakieś źródło typu słuchawki bądź autem na jakiś wzmacniacz bądź monitor aktywny, bez problemu to zadziała. Posiada tutaj pętlę send i return oraz, tak jak wspomniałem wcześniej, USB. Kabel jest dołączony w zestawie, dzięki niemu możemy tutaj pakować wszelkiego rodzaju ajary, bo urządzenie ma możliwość ładowania impulsów kolumn. Zacznę od drive'u. Drive to wariacja na temat Cube Screamera, jest mu bardzo bliski, więc możemy spokojnie takim oto urządzeniem dopalić nasz wzmacniacz, ale wykręcić na tym bardzo ładne, ciepłe, okrągłe overdrive'y do takich drapieżnych aż, bo ten zakres gainu ma stosunkowo duży. Jeżeli brakłoby nam tego gainu w cudzysłowie, możemy dopalić go na dwa sposoby. Pierwszy boostem. Boost uaktywniamy tutaj z palca, z tego dźwiękowego switcha i mamy tutaj głośność, niskie, wysokie oraz gain. Czyli możemy naprawdę zrobić mocny, nasycony overdrive. Ta sama opcja boosta może dotyczyć również wersji distortion. Distortion ma naprawdę sporą moc, a dzięki Candy i Salt możemy ustawić jego ziarno. Może być bardziej drapieżny z wysokimi tonami, bądź taki bardziej zmulony, ciepły. I tutaj mamy również korekcję level, gain i tone. Kolejnym jak gdyby stompboxem tutaj w kolejce jest phaser. Phaser możemy włączyć, wyłączyć, ustawić mu speed i głośność tego efektu. Oraz mamy tutaj chorus. Chorus ma depth, rate i level, czyli też podstawową korekcję. Oczywiście mogą te dwa efekty grać jednocześnie, to nie ma żadnego problemu ani znaczenia. Mogą grać też indywidualnie, bądź nie grać wcale po wyłączeniu tego switcha. Tutaj mamy reverb i delay. Mamy tutaj tak jakby 9 banków. Te 9 banków dzieli się, że od 1 do 5 mamy różnego rodzaju rewerby, a od 6 do 9 mamy delaye. Od czystego delaya przez analogowy, przez reverse, przez długi delay. Także tu to wszystko jest. Kałeczka tylko do miksu i do czasu odbicia. To samo dotyczy tu, jeżeli chodzi o reverb. I teraz ciekawostka. Mamy tutaj ear cup. W zależności od tego, jaki wybierzemy tutaj sobie temat, możemy oczywiście ją wyłączyć całkowicie. Mamy tutaj głośność. Ta głośność steruje nam tak jakby całym urządzeniem, tym sygnałem, który wchodzi. Szczególnie fajna, kiedy chcemy ustawić czysty kanał z jakimś IR-em, czyli impulsem, i w tym momencie nie ma żadnego problemu, żeby dostroić go z resztą na przykład przesterowanych kanałów. Ale co ciekawe, tutaj mamy paczki typu Diesel, typu Mesa, na V30 Marshalla, mamy tutaj Fendera Chapmana, z tego co pamiętam, mnóstwo innych paczek, które tutaj są, 5150 i tak dalej, z instrukcją warto sobie poszperać, są tu naprawdę rewelacyjne paczki, w zależności od tego, jak ustawimy na przykład A od 1 do 9, to będą paczki Marshalla na przykład, B coś tam i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście możemy połączyć się z naszym komputerem i wgrać jakikolwiek impuls chcemy, jeżeli mamy jakąś bazę impulsów, czemu nie? Urządzenie naprawdę gra bardzo dobrze, jest małe, naprawdę jest niewielkich rozmiarów, leciutkie. Więcej, posiada looper, który ma aż 10 minut nagrywania, 10 minut rejestracji,
pojedynczej ścieżki. Oczywiście możemy nagrywać jedną na drugą. Bardzo prosto się go obsługuje tutaj z tych switchy. Wszystko jest opisane, w którą stronę co wykonuje, jakie zadanie, jakie polecenie. Oczywiście posiada również tuner. Po wciśnięciu i przytrzymaniu tych dwóch switchy odpali nam się tuner. Mamy tutaj głośność tego loopera, czyli możemy poćwiczyć w domu. Niesamowita sprawa, ponieważ pomijając fakt, że można tutaj ładować impulsy, czyli mamy tanią ładowarkę impulsów, mamy tutaj pojedyncze stompboxy. Jeżeli chcielibyśmy wydać na dobry stompbox, musimy liczyć kilkaset złotych. Tutaj mamy takiego Tube Screamera w pełnej krasie innych efektów. Czyli ten efekt tak naprawdę załatwia nam wszystko. Może działać, tak jak wspomniałem, jako multi-efekt albo jako pojedyncze kostki. W tym momencie dzięki temu, że można wpiąć go w pętlę wzmacniacza, możemy też używać tych efektów pogłosowych w pętli. No czego chcieć więcej w tym momencie? Chyba niczego. Mam nadzieję, że spodoba Wam się efekt. Tutaj w tym momencie myślę, że spokojnie możemy wykorzystać go jako cztery kable, bo ma in, ma pętlę, ma out, więc tutaj w tym momencie mamy niezależny kombajn. Jeżeli mamy na przykład wzmacniacz z czystym brzmieniem i pętlą efektów, to mamy w tym momencie normalny, prawowity wzmacniacz z dobrymi drive'ami, z dobrymi przesterami, z dobrymi efektami pogłosowymi. Nie trzeba nic więcej. Wszystko jest w tym małym urządzeniu, które trzymam w ręku. Czyli RockSound Cube Sugar jest naprawdę fajną sprawą. Zagram kilka próbek, żebyście posłuchali prosto w linię, korzystając z tych IR-ów, które tutaj są, tak jak uznam za stosowne, żeby pokazać Wam, jak fajnie gra ten efekt. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć! Thank you.
Thank you.